Cześć, z tej strony Dziopianka, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i co, dzisiaj będziemy zbierać bele. Właśnie tutaj jakiś gościu przyjechał. Też jakiś zatrudnił sołtys jakiegoś gościa, co ma niby tą ciężarówką operować. Dlatego pojedziemy, hop, ruszymy tym i będziemy zbierać. Ma też przyjechać Mirek tam ze swojej gospodarki i nam pomóc. Zaraz zobaczymy, czy on idzie. Narabia. Ale pójdziemy z tym gościem pogadać. Witam serdecznie. Witam. To my na tira mamy to ładować? Tak, na naszepa. No to szef tak chciał, tak? Tak. Dobra. To pan, jak chce, to może pan jakieś zdjęcia porobić. Jak pan nie będzie miał co robić teraz. Bo tak naprawdę to jakieś by nam się przydały. O, przyjechał ten. Witaj. Mirek, cześć. Ładować to na tego tira? Ta. Dawaj. Dobra, jedno załadowane. Oj. Popchniemy tylko to. Dobra. Dobra, ja tu panią ogarnę już jak ktoś. Ty jesteś, Mirek, na krótkofalówce? Bo ostatnio no nie oddawałeś. Jestem. No i bardzo dobrze. Jak tam życie? Dobrze. Na pewno? Wszystko okej? Okay? A. Kurde, ale wczoraj mnie zdenerwował ten gościu od tego domu. Chciałem pooglądać dom, pamiętasz? A tamten mi no. Tam, wiesz. Ojej. Nie wiem, masakra z takimi ludźmi. Dawaj pan. Dobra. No dobra, widzowie, to ja jak zwykle wam dam timelapsa chyba. Póki tutaj będziemy coś robić. Tak. Właśnie ostatnią belę wkładam, która tutaj spadła komuś. Hop. Czekaj pan. Czekam. O. Ale się podniosło. No coś tutaj krzywa jakaś bela jest, bo spada ciągle. Dobra. Ja już ją tutaj dosunę. Dobra. To ja idę to odstawić.
Hop. Za niedługo w kolejnym odcinku, widzowie, trzeba będzie zrobić orkę. Przydałoby się przeorać te pole. Więc ja wcofam. Dobra, ja tam sołtys mi da przelew, ja jadę ciągnik odstawić. Jak ktoś będzie chciał, to ja przyjadę. Dobra, no coś tam chciałem jeszcze porobić, ale to zaraz. To przyjadę zaraz. Cholera, panie, bo się zakopałem w polu. Jak to? No próbowałem wyjechać i żebym się zakopał. Kurde. Dobra, to do zetora. Nie masz jakiegoś hola, pan? Nie, no zetor nie uciekł. Dobra, jedź po samochód i ja pomogę panu. Dobra, zetor uciągnie, dobra maszyna. Ja wezmę... Kurczę, gdyby był Masaj. Bez tego Masaja ciężka sprawa na tym gospodarstwie. Dobra, wsiadam do Ursusa, pojadę do Ursusa. O, też jest mocny. Aha, hol wezmę. Jedziemy, spróbujemy go jakoś wyciągnąć. No dawaj pan. Jest tu coś, po co podczepić pana? Tak. Podejdź tu. Ci podepnę. Dobra, dawaj do przodu. Dobra, uwaga. Idzie. To na drogę wyjedziemy. Dobra, poszło. Już stop. Dobra, odczepiony. Ja też odczepię tu. Dobra, to dzięki, ja już wyjeżdżam. Tylko zrób mi przejazd. Dobra, robię. Sekundka, hop, tylko tutaj schowam hol. Jakiś Ford ci przyjechał. Tak, widzę. Dobra, miłego dnia, do widzenia. Dzięki, miłego. Co to za Ford? Pożyczyłem, bo się samochód mój zepsuł. Musiałem pożyczyć coś. Wsiadaj. Gdzie my jedziemy? Nie wiem, do sklepu można, bo ja potrzebuję. Nie no, poczekaj, ja do sklepu to się nie wybieram na razie. Zamknę tu. Idę do... Zaparkuję tutaj, bo tutaj usłyszę. Hop. O, tutaj wjadę. Dobra, widzowie, ja wam na chwilę zrobię cięcie, zaraz to zwracam. Dobra, widzowie. Właśnie tutaj zawracamy. Jedziemy zobaczyć kolejne gospodarstwo. Znaczy, no nie gospodarstwo, teraz działkę. Bo może myślę nad tym, żeby samemu nie wybudować gospodarki. W sensie, no wybudować domu i tak dalej. Może to być mniejszy koszt niż 200 tysięcy płacisz za gotową gospodarkę, która jest, no... Widzieliście sami, jaka jest. Dlatego jedziemy tam. Tam z jakimś gościem się umówiliśmy, jakimś agentem nieruchomości. No, znaczy nieruchomości, no działek, które tam są. Podobno tam jest jedna działka. Mi się podobała, bo widziałem w internecie. W ogóle tam byłem w tym miejscu i bardzo mi się podoba to miejsce. Jest takie puste, mało ludzi, jakoś tam... No fajne bardzo. Dlatego pojedziemy zobaczyć. Wiesz gdzie jechać? Ustawiłem ci na GPS-ie. Wiem. Tutaj w prawo. Tutaj po prawej też, z tego co wiem, zaraz za tym domem była jakaś działka na sprzedaż, ale ktoś ją kupił, wybudował dom, później zburzyli ten dom, nie wiem o co chodzi. O, tutaj po lewej miałem wypadek. Nie, trochę dalej chyba. O, tutaj przy tym domu, tak, tutaj w tym miejscu. Tu miałem wypadek. A zobacz jak zwolniłeś akurat przy tym miejscu. W lewo, prawo, lewo, prosto. Lewo. No i nie rozpędzaj się aż tak, bo zaraz będziemy skręcać w prawo. Jeszcze trochę.
I tutaj, tutaj, tutaj. A nie, nie tu, poczekaj. Źle. To gdzie? Na kolejnym, w kolejnym. Pomyłka. Tutaj? A tam to nie da, żebyśmy dojechali. Nie wiem. Jakaś ciężarówka tu stoi. Tam w prawo, tam w prawo. Tam jest... O, widzę nawet gościa, z którym się umówiłem. Tutaj po prawej jest... Nie wiem, no... Możesz... Witam, mógłby pan wyjechać tutaj z tego terenu? Stałem tutaj na drodze. Ale na drodze to zablokuje ruch cały. No nikt tu nie jeździ, tak, stój. Tutaj nie ma ruchu, proszę pana. Dzień dobry, proszę pana. Szufla, witam was serdecznie. Proszę pana, z tego co wiem, to tutaj jest działka na sprzedaż, tak? Stąd i chyba dotąd jakoś, tak? Tak. Bo widziałem plan. I tutaj też macie drugą działkę, tak? Macie dwie działki. Tak, to są dwie działki tutaj. Dotąd jest działka ta druga. Tutaj te drzewka tutaj, to odgradzają, proszę pana. Aha, 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 rozumiem. Aha, że tutaj są... Tutaj działka jest sprzedawana tutaj z tym polem tutaj. O tym. To jest pole? To nie jest łąka jakaś? To jest, nie, to jest pole, jakieś... To jest pole. Są, czy jakieś kapusty. No nie wygląda mi na pole. Dobra, panie, jaka cena tej działki? A tu, proszę no, pana, ta droga, aha. Tysiące. Za proszę... Za jedną? Za jedną 50? Tak. Okej, okay, aha. A jedno, bo to jest jedna działka, a można ją podzielić na pół na przykład, że tutaj, proszę pana, płot zrobić dotąd? No niby można. I wtedy ile by kosztowała taka działka? Myślę, że z 25 tysięcy byłoby dobrze. Mhm. A tu jest jakieś pozwolenie na budowę? Tak, tak. Okej, okay, czyli to nie jest działka rolna, czyli pod budowę. Tak? Tak, od budynki. Okej. Okay. Chuj na chwilę, chuj na chwilę. A mam jeszcze pytanie, czyli panowie, państwo tutaj sprzedają działki tak po kolei, żeby ludzie sobie budowali domy, tak? Tak, osiedlali się tutaj. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Rozumiem. No, no chwila, muszę się naradzić z moim tutaj kolegą. No. 25 tysięcy z taką małą działkę z pozwoleniem, to jest dobra cena. No mówię. A w ogóle, to gościu, przecież mamy tego gościa, co ten, co pracował z... A nie, to mi się pomyliło. Dobra, nieważne, nieważne. Dobrze, proszę pana, aha, czyli jakbyśmy podzielili na przykład dotąd tą działkę, tak, tutaj. No. I to by było dotąd, tak? Razem z tym polem, tak? Tak. Okej, okay, czyli można by było zrobić taką dłuższą tą gospodarkę i do tej drogi można ewentualnie by było się dobić jakoś, żeby tak, tam... Tak, tak, tutaj jeszcze do tej drogi się włącza tutaj teren tego. To ile wtedy by to kosztowało całe tutaj? Całe nie, może do drogi po prostu ja nie chcę się budować do drogi, wbrew pozorom, znaczy pod żadnym pozorem, tutaj proszę pana, do tego miejsca bym chciał się budować. No tak, i chciałby pan... Tutaj drogę po prostu dorobić. Dróżkę. No to pani, jaka by myślę, była cena? Że nie byłoby problemu. Jaka by była cena tego? Cena dotąd, tak? Tutaj gdzie stoję? To tak mniej więcej, może trochę mniej. No, coś tego no to ja, tak no. Myślę, że 35 tysięcy by było dobrą ceną. 30... Dobrze, proszę pana, zróbmy tak. My się skontaktujemy jeszcze może. Tak zróbmy tak, bo działka jest super, oferta jest bardzo dobra. Jeszcze 5 tysięcy można tutaj zejść maksymalnie niżej. Ja bym wziął za 30 tysięcy i biorę na w tym tygodniu. No to dobrze, można zaklepać. Dobra, to pan mi zarezerwuje, spotkamy się na pewno jeszcze na zakup. I będziemy umówieni. Dobrze? Dobrze. Jeszcze chciałbym tutaj powiedzieć, że ekipa remontowa jest od razu tutaj w pakiecie, jeśli chce pan się wybudować.
pakiecie, w sensie, że dajecie ekipę remontową, ale i tak muszę im zapłacić. Tak, tak. Jest od razu załatwiona, sprawdzona. Okej, okej. Całe tutaj osiedle jest w naszym posiadaniu, no i jak widać, domki są ładne. Dobrze, a aha, czyli osiedle będzie się rozrastać. Jak ja wybuduję tak. dom, to kolejne, kolejne. Ciągle tak. Czyli i wy to inwestujecie w to osiedle, chcecie, żeby to się rozrosło, tak? Tak, tak. To mam pytanie, czy bylibyście w stanie dołożyć pieniądze do budowy domu? Można. Dobra. To pan mi da do siebie wizytówkę. Macie jakieś biuro tutaj? Pewnie macie. No gdzieś tam mamy. No dobra, to przyjadę do pana do biura. To dalej. Okej, okay. Przyjadę do pana do biura i załatwimy wszystkie formalności jeszcze w tym tygodniu. Dobrze? Pan mi da wizytówkę. Dobrze, proszę, tutaj wizytówka. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w takim razie. No to się widzimy. Do widzenia. Do widzenia. Ej, bardzo... Mogę poprowadzić w ogóle? Może. Bardzo dobra oferta. Jeszcze ci się dokładają do domu. Masz pieniądze na to? No właśnie w tym problem. Muszę pojechać do sołtysa, mogę z nim pogadać. Pracujesz u niego na umowę o pracę, to na czarno tam pracujesz, to nie? Na czarno, no. On to kredyty nie dostanie. Ale ja chcę z nim porozmawiać. Właśnie, jedziemy do sołtysa. Ale fajne, to miejsce fajne w ogóle. I wiesz, jeszcze... To, że nic nie ma w okolicy. W sensie? Nie ma żadnego sklepu w okolicy. No tak, no ale inwestują w to, słyszałeś. Chcę, żeby tutaj właśnie się... Zobacz, jakie tutaj zrobili chodniki i tak dalej. To pewnie ta firma. Jakoś chcą chyba to... Pewnie dostali spore dofinansowanie od... Ale tu pierwszej musisz ustąpić, jak to jej? Wiem, spokojnie. Ja tutaj miałem stużkę. Ale widać, że nic nie wyniosłeś z tego. Tutaj miałem, w tym miejscu. Tu mi wyjechał gościu. I to on wymusił pierwszeństwo, nie ja. Więc wiesz. Ten Sharon, co tam stoi u sołtysa, to twoje auto? Nie no, sołtysa. Ja nie mam samochodu. No to jak wybudujesz tu gospodarkę, to... Pierwsze rzeczy to auto, bo tak to nigdy nie dojdzie. No autobusy nie dojdę, nie dojadę, no, z autobusem będę musiał jeździć. Autobusy tam nie jeżdżą. Nie, nie, naprawdę? Naprawdę, tam nie jeżdżą autobusy. Kurde, poważnie? Tak. O nie. Ja słyszałem, że mają nową linię wprowadzić autobusów. Nie, że jakieś nowe autobusy dostali dofinansowanie. Tak, ale tam nie jeżdżą, bo tam jest za daleko i tam każdy ma auto. Cholera. Nie opłaca im się. Jadę do sołtysa, bo chcę z nim porozmawiać. O, jest. Dobry, szefie. Witam, witam. Szefie, mam sprawę. Zgasisz, szef, na chwilę tą kosiarkę? No to przestawię ją tylko. Aha. A o co chodzi? Jest ważna sprawa. Byłem przed chwilą... No to chodźmy, chodźmy tutaj, niech sobie kolega odejdzie. Byłem przed chwilą zobaczyć gospodarstwo. Znaczy nie gospodarstwo, tylko działkę. Mhm. Jakaś tutaj firma deweloperska inwestuje dużo w działki, nie tylko działki, też te... domy, chcę, żeby się rozrosło takie pewne osiedle, które jest tutaj dalej po prostu na obrzeżach miasta. I sprawa wygląda tak, że potrzebuję kupić za 20, za 30 tysięcy dom. I razem, znaczy nie, no, nie dom, tylko działkę. I czy można by było zrobić tak, że szef mi pożyczy te pieniądze, po prostu będę pracował u szefa, ale nie będę dostawał pieniędzy? To mogę pożyczyć ci te pieniądze i w ciągu 2 miesięcy po prostu masz mi to oddać. Tak zrobimy. Czyli nie możemy i zrobić tak? Przez 2 miesiące będziesz pracował za darmo. Okej. Okay. A mam też oddać pieniądze? Tak mi to, nie. To wtedy mi tak po prostu oddać. A, no dobra. 2 miesiące pracował bez wypłaty. Dobra.
To jutro mi szef da w gotówce, dobra? Oczywiście tam za dniówki jakieś stówkę mogę ci dorzucić, żebyś miał to zjeść. Tak, rozumiem. No. I od razu chodź, mam ci dać wypłatę zaległą za wczoraj i dzisiaj. Dobra, to zaraz i... Albo to już w sumie szef dołoży do jutrzejszych tych pieniędzy. Ile na to potrzebujesz? 30. No to 40 dostaniesz, ja ci 10 tysięcy wiszę. Dobra. To dziękuję bardzo. To ci na konto to przyjdzie. Nie mam konta. Nie masz konta? Nie. Mam w gotówce najlepiej by było. To jutro ci to wypłatę. Dobra. Dobra. To do jutra w takim razie idę tam się przespać. Do jutra. Dobra widzowie, to by było... Cześć. To by było na tyle z tego odcinka. I prawdopodobnie będziemy w kolejnym odcinku podpisywać umowę i będziemy budować dom. Bardzo się cieszę z tego powodu. No i co? Trzymajcie się i cześć.